jogamos outro. Idziemy do schronu. Wejście jest częściowo zawalone. Jakieś kable, butelki. Dość ciemno. I jest tylko wejście do jednego pomieszczenia. Niewiele tu widać. Ale nie ma w ogóle wejścia do innych pomieszczeń. To jest widok z otworu strzelniczego. Natomiast nie ma wejścia do innych. To są otwory 1, 2 ponumerowane, 5. Nie wiadomo, jakim celom służyły te numery. I takie rurki, nie wiadomo, czy to były rurki odwadniające, czy też szczelnicze. 10, 11, 12. Tak, tu są jakieś, prawdopodobnie były stalowe żaluzje. Mhm. Jakieś wystawy, takie znowu rurki w ścianie. W drugą stronę. Ale one są w... To jest tylko jakaś część tego schronu. Niewielka. Nie wiadomo jakie. Wejście jest chyba zamurowane do innej części. Tak. No na podłodze niestety to leżą jakieś śmieci, rupiecie. Nie ma tutaj jakichś pozostałości wojennych. Tu jest jakaś puszka, butelki. Tak. Natomiast nie ma. Tu jest jakaś, jakaś klapacz od samochodu. Tu są też te ponumerowane, te 28, ostatni numer. A tu jest pewnie numer. No, nie wiadomo ile, ale nie wiadomo jakie jest przeznaczenie tych rurek. Tu jest jeszcze jakaś wnęka. Strop wzmocniony blachą. No i
Drzwi stalowe. Były stalowe drzwi. I to jest dokładnie tylko 1/4 tego schronu. Wejście do 1/4. Możliwe, że tutaj zostało zabetonowane jakieś wejście. Czyli 3/4 tego schronu nie ma do niego dojścia, nie ma do niego dostępu. To jest wyjście. Patrzcie, tam jest drut. Wygląda na to, że ściana tego bunkra to jest miała grubość 180 cm. Około 2 metrów. Miała grubość około 2 metrów. Tak samo. I strop, a strop miał grubość podobno ponad 2 metry. To jest wszystko w koło takim. Strop miał grubość ponad 2 metry, więc ten bunkier mógł wytrzymać najcięższe ówczesne bomby. Czyli jednak było to jedno pomieszczenie, tylko te grube ściany tego schronu powodują, że wydaje się, że są inne pomieszczenia. Chociaż jest niewykluczone, że jakieś pomieszczenie tam jeszcze się także w tym schronie znajduje. Otwór strzelniczy jest na północny wschód, tyłem do drogi biegnącej z ocieki do kamionki. Ale otwór strzelnicy jest na północny wschód, co by sugerowało obronę przed nacierającymi wojskami radzieckimi w kierunku Pustkowa i Dębicy.